witam po przerwie w trzeciej części programu Galaktyka Pomerania. Moim kolejnym i ostatnim już gościem jest Tomasz Marzewski, absolwent Akademii Sztuki, wokalista zespołu Locus. Witam cię serdecznie, Tomasz. Witam, wszystko się zgadza jak najbardziej. Myślę, że powinienem na początku, żeby to nie uleciało, podziękować za zaproszenie. Bardzo, bardzo z tego powodu nie ukrywam, że się cieszę. No i będę działał w muzyce disco polo. No właśnie, temat disco polo to jest taki dosyć drażliwy temat, bo jest bardzo, ta muzyka, ten nurt jest bardzo popularny. Kanału disco polo chyba już mamy, nie wiem, ze trzy, jak i nie lepiej. No, będzie. Ale ciągle jednak gdzieś tam, no jest to taki wstydliwy temat się tak przyznać, że słucham muzyki disco polo. Jesteś młodym człowiekiem, powiedz mi, jak to się stało, że się tym zająłeś? Ukończyłeś Akademię Sztuki. Wydawałoby się, że będziesz tutaj tworzył jakąś tam sztukę, no nie wiem, wyższą, że tak powiem, tak? Disco polo raczej za taką nie jest za taką postrzeganą. Zgadzam się jak najbardziej. No disco polo rzeczywiście, jakby powiedzieć, odrodziło się na nowo. Ja już to zauważyłem dosyć dawno, kilka lat temu, że będzie na to duży boom i coraz więcej ludzi, tak mi się wydaje, no jest to temat bardzo, bardzo kontrowersyjny, ale coraz więcej ludzi widzę, przyznaje się do tego, że no, słucha tej muzyki, bawi się przy niej. No i właśnie chyba bawi się przy niej, tu powinienem to bardziej zaakcentować, że ta muzyka służy do zabawy. Taka też jest, taka ta moja muzyka też będzie. No właśnie, Akademia Sztuki, bardzo ciekawa szkoła, tam się muzykowało. Ja nie dzielę nurty, czy to jest rock, czy to jest pop, disco polo. Ja po prostu słucham muzyki, tak? Nie umiem siebie zaszufladkować, a muzykować bardzo lubię, czy to będzie gra na perkusji, czy gra na saksofonie. A disco polo jest przyjemne i lekkie, łatwe i przyjemne, chociaż łatwe nie do końca, to nie jest taka łatwa rzecz, jakby się wydawało, chociaż te teksty no, podobno są bardzo, bardzo proste. No tak jest w większości, chociaż nie zawsze ten tekst łatwo jest napisać, taki prosty. No więc tak? Właśnie, bo prosty tekst, który wpada w ucho, no, to nie chodzi o to, że to musi być od razu jakaś poezja śpiewana, ale mimo wszystko sama umiejętność napisania jakiegokolwiek tekstu nie jest prostą sprawą. Nie, zgadza się, nie jest prostą sprawą. Wydawałoby się, że może jest to bardzo łatwe. Ja sam jak zasiadam do fortepianu i coś sobie komponuję, no trochę to trwa. No, chciałbym, żeby to jednak troszeczkę było nie takie byle jakie, tak, byle szybko, byle cokolwiek było. No chciałbym, żeby jednak było to na wysokim poziomie. No zaczynam, nazwijmy to karierę, tak, jeśli tak można sobie pozwolić, disco polo, więc no na pewno będę starał się jak coraz wyżej, coraz lepiej, jeśli można tak to ująć. Jest pierwsza piosenka, gdzieś się już pojawiła, no w internecie od tego się zaczyna. No i zobaczymy. No na dzień dzisiejszy jest dosyć duży odzew pozytywny, gdzieś już są pierwsze koncerty, są rozmowy, dosyć to jest świeża sprawa, gdzieś właśnie wspomnianych przez ciebie telewizji, gdzie coraz więcej tej muzyki jest prezentowane, więc tam też prawdopodobnie niedługo się pojawi zespół Locus, czego no sobie życzę. Za tobą jest pierwszy teledysk tak naprawdę, udało się nakręcić. Myślę, że to jest też sporo osiągnięcie. Teledysk wygląda profesjonalnie, zresztą widzowie będą mieli okazję dzisiaj go na koniec programu obejrzeć. Jak do tego doszło, jak ci się to udało? No, nie ukrywam, że nie była to łatwa też droga w Szczecinie akurat, no bo promuję Szczecin, promuję również tutaj firmy, które realizują właśnie klipy, dlatego przy współpracy z firmą M Studio powstał ten teledysk. Nie możemy niestety nazw wymieniać. Rozumiem. Dlatego powstał ten teledysk, bardzo fajna współpraca, bardzo ciekawe przeżycia, jak na mój pierwszy raz, wydaje mi się, że to fajnie wypadło. No i są już kolejne pomysły, na realizację kolejnych teledysków, jest już kolejny przebój, niedługo się pojawi. No będę brnął bardzo mocno w tym kierunku, chociaż wiem, że jest tych zespołów całe mnóstwo, ale Szczecin z tego co wiem, no nie ma za dużo takich zespołów disco-polowych stricte, więc mam nadzieję, że będę tym, który bardzo mocno zaakcentuje tutaj miasto Szczecin w kategorii disco-polo.
Czyli jesteś dość płodnym artystą, bo skoro wyszedł dopiero co teledysk, teraz mówisz, że zaraz kolejny jakiś przebój już się szykuje. Czy płytę już masz nagraną, czy to, jeszcze czekasz? A materiał na płytę masz już gotowy? Też, jeszcze nie jest cały. Nie, to wszystko jest dosyć świeże. No, pomysł się już urodził dawno z Disco Polo. Jakoś tak nie było jeszcze tego momentu, kiedy ruszyć z tym. No jest to taki ostatni, nazwałbym to gwizdek, gdzie to boom jeszcze jest. Ono prawdopodobnie przejdzie, no jak większość rzeczy, jeżeli jest czegoś za dużo. No zostaną pewnie ci lepsi, bardziej rozpoznawalni. Mam nadzieję, że do nich się będę zaliczał, czego tak jak wspomniałem sobie życzę. No i będę jak najszybciej pracował nad materiałem, gdyż no już wakacje są pierwsze występy na scenach, więc no muszę materiał przygotować jak najbardziej, co bardzo chcę zrobić. Nie pochodzisz ze Szczecina, ale mieszkasz tutaj już od 10 lat, tak? Dobrze zapamiętałam? Tak, 10 lat mieszkam w Szczecinie, mam tutaj rodzinę, jest ze mną tutaj ojciec. No bardzo zakochałem się w tym mieście. No moja prywatna tutaj kariera jest bardzo ciekawa, życiorys, tak bym powiedział. Pochodzę z Inowrocławia, to jest Kujawsko-Pomorskie. Przyjechałem tutaj już no właśnie 10 lat temu, skończyłem tutaj studia, nie zamierzam wyjeżdżać z tego miasta, bardzo, bardzo dobrze mi się tutaj mieszka. Moja żona też pochodzi z Inowrocławia, też ściągnąłem, że tak powiem, ją tutaj do Szczecina, gdzie skończyła studia i tutaj razem sobie mieszkamy, mamy też taką działalność. Prowadzimy przedszkole. Czyli to śpiewanie póki co jeszcze nie jest twoim zawodem, z którego utrzymujesz rodzinę na razie. I tak i nie, gdyż no znowu wracając do muzykowania, o którym mówiliśmy, muzykuję sobie grając właśnie imprezy okolicznościowe. Zajmuję się tym też 10 lat dobre. Od samego początku, jak tylko przyjechałem do Szczecina, właśnie mój tata mnie w to wciągnął. No i tak też dorabiam sobie, muzykując jako muzyk grający, śpiewający, jako DJ również, czyli jako tak konferencje na scenach. Trzeba powiedzieć, że tak, doświadczenie muzyczne masz jako muzyk, jako wokalista. Jesteś też wykształcony w tym kierunku, czyli tak naprawdę no, masz wszelkie podstawy, żeby faktycznie zaistnieć w branży muzycznej. Trzymamy kciuki, bo jeżeli szczecinianin, myślę, że warto, to że Disco Polo, no cóż, trzeba przyznać, że jesteśmy społeczeństwem biesiadnym i jakby nie ma co się tego wstydzić tak w żaden sposób. Ja mam tylko takie pytanie, bo jeszcze, że wybrałeś to Disco Polo, ale wybrałeś, to był taki świadomy wybór, że mówisz, a że będzie boom po prostu na to i tym się zajmę, czy jednak gdzieś po prostu to Disco Polo było dla ciebie, nie wiem, czy przez to, że przez tyle lat grałeś też na imprezach okolicznościowych, wiemy, że ta muzyka jest typowo właśnie też biesiadna i to na tym zaważyło? Chyba tak, bo no, otaczałem się tą muzyką no, biesiadną, grając różne imprezy i ona była no, dookoła mnie i zauważyłem, że po prostu prawdopodobnie będzie ona bardzo, bardzo mocno potrzebna na tego typu imprezach i tak jak dzisiaj zauważyłem, no, jest naprawdę bardzo duży ciąg na taką muzykę biesiadno-disco-polową na tego typu imprezach. I no ja to robię z wielką ochotą i przyjemnością, tworzę tą muzykę i cierpię z tego ogromne, przyjemne sprawy, także no to jest bardzo miłe dla mnie. Czy jakieś plany masz takie na dalszą przyszłość? Bo no wiem, że teraz będziesz starał się koncertować, tworzysz materiał na płytę i teledysk masz za sobą, co dalej? Co dalej? No promowanie przede wszystkim swojej osoby, zespołu Locus. No bardzo mocno chciałbym naprawdę zaangażować się w tą sprawę z muzyką disco polo. To takie bardziej może bym powiedział disco klubowa muzyka, bo to też by trzeba było powiedzieć, że troszeczkę ta muzyka z lat 90. disco polo się zmieniła w dzisiejszych czasach, no jest to bardziej nowocześnie. I tak też mam nadzieję, że będzie brzmiała płyta moja, chociaż no nie do końca. Myślę, że również zahaczę gdzieś tam delikatnie jakąś biesiadę, tak, o tego typu również nurt, ale tak jak wspomniałem, będzie to bardzo nowoczesne, klubowe również brzmienie. Tak mi się wydaje. Tomaszu, ja dziękuję tobie bardzo za wizytę, życzę powodzenia, bardzo miło było mi ciebie tutaj gościć. Moim i państwa gościem był Tomasz Marzewski, absolwent Akademii Sztuki, wokalista zespół Locus.
Za chwilę zobaczymy teledysk, najnowszy teledysk, który dzisiaj się pojawił w internecie i również pojawi się na ekranach, tak żeby Państwo mieli okazję go obejrzeć i sami ocenić. A ja się z Państwem już żegnam. Widzimy się w kolejny piątek. W poniedziałek zaprasza Was Alicja Wirwicka, w środę Jakub Henke. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym programie. Ten dzisiejszy dzień, więc kilka telefonów i kumple zjawią się. Noc ta będzie długa, każdy z nas to wie. Na tą chwilę czekam, więc przygotuj się. Kilka mocnych drinków, tak na dobry start. Energia mnie rozpiera, więc wykorzystam to. Dziewczyny już gotowe, zaraz zacznie się. Dzisiejszej nocy będę naszej.